Dzień dobry, Anna Piotrowska. Zapraszam na najnowsze informacje. Dziś w programie. Ważna inwestycja na płockim Radziwiu. Dofinansowanie dla regionu z budżetu państwa. Ciekawy konkurs dla dzieci w płockim ZOO. Dziś najdłuższy dzień w roku. A na koniec Orlen Wisła Płock znów zagra w Lidze Mistrzów. Oddano do użytku zmodernizowaną część budynku dawnej szkoły podstawowej nr 5 w Płocku. Udało się dać drugie życie pomieszczeniom przy Cichej 12. Budynek przy ulicy Cichej 12A w Płocku, a więc dawnej siedzibie szkoły podstawowej nr 5, zyskał drugie życie. Od teraz mieszczą się tam Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Odzyskać Więzi. Mieliśmy świadomość, że funkcjonują one dzisiaj w budynku, który jest także dla nich ogromnym wsparciem, gdzie mogą funkcjonować dalej, jeśli chodzi o budynek przy ulicy Otolińskiej, tam gdzie mieści się także Centrum Seniora Nasze, ale tych osób jest tak dużo, że potrzebujemy większej jeszcze przestrzeni. Stąd doskonała współpraca z panią prezes i w efekcie działania, które sprawiły, że w tym momencie będziemy mieli dwie takie przestrzenie. Jedno przy ulicy Otolińskiej i drugie właśnie tutaj na Radziwiu. Jak przekonuje prezes stowarzyszenia, to bez wątpienia dobre i cenne oraz potrzebne miejsce dla podopiecznych. Proszę tylko się rozejrzeć naokoło. Tutaj naprawdę czujemy się jak w sanatorium. Rano tutaj koncertują nam ptasie chóry, wieczorem również. Także naprawdę jest cudownie. Firanki w oknach nie są potrzebne, gdyż widoki są po prostu takie, jakie widać. W środku również postaraliśmy się, żeby było miło i przyjemnie, a to tylko właśnie dlatego, że budynek jest szyty na miarę naszych potrzeb, które uzgodniliśmy wcześniej z władzami miasta Płocka oraz tutaj z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Inwestycja, której realizacją koordynował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kosztowała ponad 3,4 miliona złotych. Ponad 26 milionów złotych trafiło do samorządów z województwa mazowieckiego z budżetu państwa. Duże wsparcie także dla subregionu płockiego. Ponad 26,1 miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafiło do samorządów z tej części Mazowsza. Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński podpisał umowy i przekazał symboliczne czeki. Za te środki zrealizowanych zostanie kilka kluczowych inwestycji. Jak mówi wojewoda, od 2015 roku rząd sukcesywnie zwiększa środki przeznaczone na ten program, a drogi projektowane są tam, gdzie są najbardziej potrzebne i wyczekiwane. To m.in. ulice dojazdowe do szkół, sklepów i zakładów pracy. Dofinansowanie otrzymały m.in. powiat sochaczewski, żyrardowski, miasto Płock, gmina Staroźleby, Stara Biała, Mszczonów, Gostyń, Żerardów i Mała Wieś. W płockim ZOO rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Poznaliśmy laureatów, wręczono nagrody. Tuż przed wakacjami w płockim ZOO rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Miejski Ogród Zoologiczny zorganizował zabawę. Widokówka z Płocka, Moma i Ganges pozdrawiają słonie z kolońskiego ZOO. Poznaliśmy laureatów. Chcemy te wszystkie widokówki piękne, zrobione przez dzieci, wysłać do ZOO, do Kolonii, które obdarowało nas ponad miesiąc temu młodym słoniem Momą, 6-letnim, który przyjechał i już zadomowił się w naszym ogrodzie zoologicznym. Konkurs bardzo piękny, 178 prac wpłynęło, jesteśmy zachwyceni taką ilością uczestników. Dostaliśmy nagrody w czterech konkurencjach wiekowych i bardzo się cieszymy z takiego wielkiego zainteresowania ogrodem zoologicznym, słoniami, a przede wszystkim zainteresowania tym konkursem. Nagrodzono dzieci w czterech kategoriach, od 3 do 4 lat, od 5 do 6, od 7 do 9 i od 10 do 13 lat. Prace i ich wykonanie było przeróżne, bo i przeróżne były same inspiracje. Narysowałem jeszcze tam takie detale, jak to, że słoń jest mokry od wody, którą wypluł z trąby. W tej chmurze wody taki napis, że Moma i Ganges pozdrawiają z Płocka. Zrobiłem takie podłoże, takie równo, w różnych odcieniach, dodałem trawę, dodałem piłkę. Tak. W kategorii pierwszej wygrała Alicja Garczyńska, Kornelia Misiak i Adrianna Hiszpańska. W kategorii drugiej Aleksandr Chmielewski, Leon Płochocki i Nadia Rydzewska. W kategorii trzeciej wyróżniono Zofię Kochańską, Łucję Wachowską i Oliwię Lubomską. A w czwartej Amelię Skibę, Rafała Koczyka i Lenę Lachowicz. Wszystkim oczywiście serdecznie gratulujemy.
dziś najdłuższy dzień w roku. Astronomiczne lato rozpoczęło się dokładnie 21 czerwca o godzinie 16:57 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Jednak od kilku dni w Polsce panują bardzo wysokie temperatury, które potęgują suszę. Od dzisiaj, więc od 31 czerwca rozpoczyna się astronomiczne lato. Od kilku tygodni jesteśmy straszeni, że okres wakacyjny w tym roku będzie wyjątkowo upalny. Mówi się nawet o 40-stopniowym upale. Już teraz, w przeciągu najbliższych dni, będziemy mieli przedsmak tego, co będzie nas czekać. Takie upały potęgują susze, które i tak grasują od kilku miesięcy. W ostatnim czasie zostały wydane nawet alerty o bardzo dużym prawdopodobieństwie pożarów w zalesionych terenach. Niektórzy prezydenci i burmistrzowie miast wydają oświadczenia, w których namawiają do oszczędzania wody w tak trudnym czasie. Takim przykładem jest przedstawiciel władz w Gostyninie, wójt gminy Edmund Zieliński. Jest decyzja European Handball Federation. Orlen Wisła Płock zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej. Orlen Wisła Płock z dziką kartą. Europejska Federacja Piłki Ręcznej przyspieszyła ogłoszenie składu Ligi Mistrzów na kolejny sezon. Najważniejsza informacja. Orlen Wisła otrzymała dziką kartę. Nafciarze znaleźli się w gronie 6 drużyn, którym EHF pozwoli na uczestnictwo w Lidze Mistrzów. Podopiecznik Sewiera Sabatę najpewniej zagrają w grupie z czołowym klubem z Niemiec i Francji. Losowanie fazy grupowej zaplanowano na 27 czerwca na godzinę 11. Wszystko na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam na kolejny serwis informacyjny już w piątek. Do zobaczenia!